Może już nieraz słyszałeś, że musisz być najlepszy. Najlepszy z matmy, najlepszy z polskiego, najlepszy z fizyki, z chemii, biologii i tak dalej. Porzuć to wszystko. Daj sobie z tym spokój. Bądź dobry w jednej rzeczy. Bądź mistrzem. Bądź mistrzem w bardzo wąskiej dziedzinie. Ale bądź w tym mistrzem. Będąc mistrzem w dobrej, w drobnej dziedzinie, będziesz silny jak strumień światła. Będziesz silny jak strumień światła, który przechodzi przez tunel. Ale kiedy z niego wychodzi, rozprzestrzenia się na całe pomieszczenie. Jak to się dzieje? Kiedy w czymś się doskonalisz, trenujesz to, wkładasz w to masę wysiłku, stajesz się coraz mocniejszy, coraz silniejszy. Kiedy osiągasz pewien stopień, osoby z zewnątrz przypatrują się tobie. Jak to możliwe? Jak to możliwe, że on jest w tym naprawdę dobry? Nie zauważają często tej pracy, którą włożyłeś, cały twój wysiłek, po to, aby być silnym, aby być mocnym w danej dziedzinie. Ale kiedy już obserwują ciebie, możesz swoją doskonałością, swoim mistrzostwem uczyć innych, czyli tworzyć sobie uczniów. Uczniów, którzy też pójdąc za tobą, staną się mistrzami. Popatrz, to samo czynił Jezus. On, mistrz, zbiera grono 12. 12 uczniów, których przygotowuje przez 3 lata. Po to, aby stali się mistrzami. Aby szli i czynili kolejnych uczniów. Jezus jeden czyni 12 uczniów. Uczniowie czynią kolejnych uczniów, mistrzów. Bądź mistrzem.